Polityczne podsumowanie dnia. Witam w studiu komentatorów Marcin Celiński, magazyn Liberté. Dzień dobry. Oraz Artur Dmochowski, wydawnictwo Słowa i Myśli. Dzień dobry. Ileż trzeba mieć w sobie buty i ile arogancji i bezstydu, żeby wykorzystać uroczystość upamiętniającą rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego do wylania z siebie politycznej żółci po przegranych wyborach? Pisze w komentarzu nasza dziennikarka zamieszczona na portalu telewizjarepublika.pl po dzisiejszym wystąpieniu Bronisława Komorowskiego w Parku Wolności. Zobaczmy fragment tego, co urzędująca głowa państwa miała do powiedzenia w przeddzień rocznicy Powstania Warszawskiego. Jest coś niemądrego. Jest coś niedobrego, chyba w politycznie motywowanej, bo dalekiej od wszelkiej prawdy tezie, że to dzisiaj, po 26 latach polskiej wolności, należy Polskę odbudowywać ze zgliszcz i z ruin, tak jak po wojnie. Jest coś niemądrego w tych twierdzeniach. Jest zaprzecza im to, co tu widzimy, bo przecież widzimy i piękne Muzeum Powstania Warszawskiego, pięknie budowaną, trwałą pamięć o heroicznych czynach na tle niebywałego rozwoju naszego kochanego miasta. Prezydent Bronisław Komorowski krzyczy, że powinniśmy być dumni, nawet jak tym trochę nie za bardzo chcemy. Przypomina to nieco Gombrowicza? Ja nie wiem, ile trzeba mieć żółci, żeby w tej wypowiedzi prezydenta Komorowskiego zobaczyć coś niestosownego. Prezydent Komorowski wyraził swoje zdanie na ten temat, że Polska jednak nie jest Polską z roku 44 czy 5, Polską, którą i Warszawa nie jest Warszawą z roku 44 czy 45 i myślę, że ma do tego pełne prawo. Ja w tym wątków szczególnych wyborczych nie widzę. Dobrze jest, rozmawiając z kombatantami, z uczestnikami właśnie tego powstania, podzielić się także dumą ze stolicy takiej, jaką mamy ją w tej chwili. Ja myślę, że jakoś nie zauważam w tym nic drożnego. Warto wysłać całość. Anna Piotrowska słuchała całości. Artur Dmochowski, powinniśmy być dumni z Polski i Warszawy tak, jaką mamy? Oczywiście, że z ojczyzny trzeba być zawsze dumnym, ale tutaj chodzi o coś innego. No, dla mnie to jest ogromnie niestosowne. Po prostu prezydent, jeszcze urzędujący, wykorzystuje rocznicę historyczną do absolutnie bieżącej naparzanki politycznej, prawda? No, on rzeczywiście to rozgoryczenie, które przebija po prostu nawet z tonu, nie tylko ze słów, widać, że nim kieruje. No ale w sumie to nic dziwnego, bo on w takim stylu właśnie przegrał kampanię wyborczą. Dlatego tak się właśnie zachowywał i to wyborcy odrzucili, prawda? Tą jego taką jakby wewnętrzne rozgoryczenie, widoczne, nie wiem, zdziwienie lekkie, że ludzie na niego nie chcą głosować, to teraz właśnie próbuje polemizować jeszcze, bo to był wątek przecież w kampanii Andrzeja Dudy, prawda? Zwraca uwagę kandydat wtedy Andrzej Duda na to, co jeszcze jest do zrobienia, prawda? To jest oczywiste, że Polska w tej chwili to nie jest Polska z roku 44, tego chyba nikomu nie trzeba mówić, no ale jest to również Polska, nie jest to również Polska naszych marzeń, prawda? Nie jest to również, jest to kraj, jak wiemy, w którym na przykład 3 miliony ludzi musiały szukać pracy za granicą, no i choćby to jest nokautujący cios dla wszystkich, którzy chcą przedstawiać taką narrację, jaką przedstawia Komorowski, że to jest złoty wiek, że to jest w ogóle okres, jakiego nie było w historii Polski. Owszem, nawet z biednej Galicji, jeżeli pan zna historię, w XIX wieku nie wyjeżdżało za pracą tyle ludzi, ile wyjeżdża teraz. I to wystarczy. Słyszycie panowie, rozumiem, chyba echo duszy swojej w słowach Komorowskiego, bo mówicie o rzeczach, których on nie powiedział. Powiedział bardzo wyraźnie i powiedział do bardzo określonego odbiorcy, że jesteśmy w wolnej Polsce, jesteśmy w wolnej Warszawie, jesteśmy w Warszawie, która się rozwija. On nie powiedział, że to jest kraj mlekiem i miodem płynący i nie powiedział, że nie ma nic do zrobienia. Tego w tym przemówieniu nie było. Ja słyszałem całość. Ale o złotym wieku mówił przecież, prawda? Zaczekam na ten platynowy wiek, który się zacznie 6 sierpnia, żeby porównywać. Pan redaktor uszczypliwy, cenimy to sobie bardzo. Chociaż swoją drogą prezydent Bronisław Komorowski, tak mówiąc z dumą o murach Powstania Warszawskiego, jakby zupełnie zapomniał, że kto inny to budował, a on ostatnio to budował Muzeum Stauffenberga. No ale posłuchajmy, oddajmy głos powstańcom, chociaż politycznie też zaangażowanym. Pan komendant Ścibor-Rylski też zabrał głos. Mam nadzieję, że to spotkanie dzisiaj, jeszcze jutro, pojutrze z panem prezydentem naszej najjaśniejszej Rzeczypospolitej Polskiej nie będzie ostatnie. Dajemy urlop panu prezydentowi na 5 lat. Ale za 5 lat spotkamy się tutaj. Musimy się spotkać, panie prezydencie. Ja będę obserwował z góry, czy dotrzymacie tej obietnicy. Czy panowie, czy w słowach pana Zbigniewa Ścibor-Rylskiego, pana generała, jest jakiś polityczny plan? Temu ma służyć Instytut im. Bronisława Komorowskiego, którym będzie się mieścił w Zamku Królewskim w Pałacu pod Blachą? Ja bym nie chciał komentować słów pana Ścibora-Rylskiego, bo to jest człowiek już wiekowy, zasłużony, więc mam tylko nadzieję, że ten wątek jego wystąpienia nie był wcześniej jakoś uzgadniany czy sugerowany właśnie z kancelarią prezydenta jeszcze urzędującego, bo to byłoby bardzo, bardzo niedobrze. Czy jest bardzo wątpię, szczerze mówiąc, żeby ktokolwiek, chociaż widząc właśnie to nastawienie takie trochę bojowe prezydenta Komorowskiego, prawda, nie wiem, jak on chce jeszcze teraz może właśnie przy pomocy tego instytutu, który zamierza założyć, zamierza w dalszym ciągu uczestniczyć w walce politycznej. Natomiast to wygląda mało realnie, bo w tej chwili wszyscy widzimy, że trend jest absolutnie inny, odwrotny. Notowania PiS-u zbliżają się do 50%. Można mieć nadzieję, każdy może mieć nadzieję, także prezydent Komorowski, na to, że być może za 5 lat wystartuje znowu w wyborach i osiągnie w nich sukces. Nie odbierajmy mu tej nadziei. Aczkolwiek brzydko kończy, jeszcze dodam. Tą kadencję skończył bardzo brzydko i te ostatnie dni, na szczęście już tylko kilka dni zostało, bo... Jeszcze jutro nominacje wyjątkowo przyspieszane. Ja bym pana generała nie podejrzewał o to, że ma jakiś wielki plan polityczny. Zresztą, jak sam stwierdził, zamierza obserwować tę sytuację już z zupełnie innej pozycji. Tak wynika z jego słów. Nie podejrzewałbym też o to, że uczestniczy w jakimś szeroko zakrojonym spisku kancelarii prezydenta. Panowie, musicie przyjąć, że tak jak jeden z kandydatów ma swoich zażartych zwolenników, taki drugi. Różnica między nimi nie była aż tak wielka, żebyście się dziwili, że na ulicy można spotkać zwolennika Bronisława Komorowskiego. Można, średnio. Zwłaszcza, że jest członkiem jego komitetu honorowego, to tym bardziej. Co drugi człowiek na ulicy na tego Komorowskiego głosował. W pewnym uproszczeniu, wiadomo, że nie wszyscy głosowali. Więc tak się zdarzy i ten spór z tej kampanii nie zakończył się na wyborach, choć ja uważam, że tutaj mówienie o tym, że Bronisław Komorowski w jakiś sposób zły kończy tą kadencję. Jeśli chodzi o samą kwestię wyborów i przekazania władzy, zdaje się, że to będzie drugi przypadek po Aleksandrze Kwaśniewskim przekazania władzy w sposób taki godny, na jaki Rzeczpospolita zasługuje. Mówię o przekazaniu władzy między prezydentami. Panie redaktorze, to błyskawiczny szpil. Podoba się panu przyspieszanie awansów generalskich? Podoba się panu 850 tysięcy od przegranych wyborów dodatkowych nagród w Pałacu Prezydenckim? Nie podoba mi się. To od razu powiem, że to mi się nie podoba. Natomiast wiecie, panowie, to jest kwestia pewnej inflacji, tak? To nie jest zbrodnia. To jest uprawnienie prezydenckie, z którego mógł skorzystać bądź nie. W kategoriach przyzwoitości, nieprzyzwoitości można rozważać, czy powinien to zrobić, ale mógł to zrobić, więc też nie róbmy z tego przestępstwa, bo to przestępstwem nie jest. Zresztą, na ile czytałem, to nie jest tak, że prezydent prezydent elekt o nominacjach nie wiedział i że nie ma pewnego takiego konsensusu związanego z tymi nominacjami. Zgoda, poinformowanie to jednak co innego, panie redaktorze. No. Panowie, gdybym oczekiwałbym stanowiska prezydenta Dudy w tej sprawie i ono by mnie przekonało, jeżeli on by uznał, że to jest, że te pogłoski o tym, że jest to jakkolwiek uzgodnione między prezydentami są fałszywe, to ja się wycofam ze swoich słów. No, słyszałem o tym, że było pewne przyzwolenie akurat na takie działania. No, jeśli chodzi o odznaczenia, to dużo kontrowersji w ciągu ostatnich 48 godzin przyniosło odznaczenie dla dyrektora operacyjnego sieci Biedronka. Dziś rano tłumaczył się z tego Grzegorz Sketyna w Polskim Radiu. Zresztą zobaczmy, bo to swoiste tłumaczenie przy okazji przekazywania władzy wewnątrz Platformy Obywatelskiej. To jest projekt, który się pojawił na początku, ponad rok temu, dużo ponad rok temu, wiosną 2014 roku, zgłoszony przez ambasadora Polski w Lizbonie, zaakceptowany przez mojego poprzednika, a wręcza nagrodę przyznaje prezydent Rzeczypospolitej. Osobom z zagranicy, którzy mają wkład, skutecznie pomagają rozwiązywać polskie problemy i tak było w tym przypadku. Ja wiem, że to wywołało taką burzę w szklankę wody, bo nie widzę tutaj jakiegoś wielkiego problemu. Chodzi o to też, że proszę pamiętać, że jednak miejsca pracy, to jest ponad 58 tysięcy ludzi pracuje. To są miliony, dziesiątki, setki milionów zainwestowanych w Polsce. To jest firma, która jest z Polską bardzo związana, bardzo mocno związana i mająca duży wpływ na naszą codzienność. I teraz pytanie, panowie, czy to wina zatem wedle tych słów Grzegorza Schetyny bardziej Bronisława Komorowskiego czy Radosława Sikorskiego? Bo on zdaje się umywa ręce. Nie, no, zdaje się, że wyraźnie wskazuje na Radosława Sikorskiego jako wnioskodawcę. Przecież wszyscy, jak tu siedzimy, wiemy, że prezydent sam nie siedzi i nie przegląda książki telefonicznej, żeby stwierdzić, komu należy się order, tylko są określone procedury i zgłaszania. Zresztą z tego, co ja się orientuję w przypadku tego odznaczenia, to bardzo rzadko się zdarza tak, że prezydent z inicjatywy własnej z nim występuje. Zawsze jest to czyjś wniosek. No, z tych słów powiedziałbym, minister Schetyna robił co mógł, żeby nie powiedzieć wprost. No, ale ja wnioskuję, że to jednak jest ręka ministra Sikorskiego i powiem uczciwie, że tak nie do końca rozumiem. To znaczy z jednej strony trochę mnie to bawi, ale z drugiej jednak trochę niepokoi ten konkretny pomysł. Bo nie umiem go zrozumieć. Nie umiem zrozumieć, czym kierował się minister Sikorski, wnioskując o to odznaczenie. W Polsce pracuje bardzo wielu, w Polsce zainwestowało bardzo wiele firm zachodnich. Wiele z nich przywiozło tu technologię, nie tylko postawiło duże hale z dużą ilością towarów. I jeżeli już miałbym tym kluczem iść, czyli szefów firm zagranicznych, to chyba bym jakieś inne kryteria ustawił. Sikorski przyznał się dzisiaj do tego, że to był jego pomysł. Tak próbował to ironicznie wyśmiać, mówiąc, że no przecież to jest oczywiste, że największemu pracodawcy w Polsce taki order można przyznać. Ale no już samo to, panowie, przecież to powinno budzi niepokój, prawda? Kto jest największym polskim pracodawcą? Portugalska sieć dyskontów. Ja od razu sprostuję. Największym polskim pracodawcą jest rząd. To od tego trzeba zacząć. W administracji publicznej pracuje 10 razy tyle osób. Prywatnym pracodawcą. Portugalska sieć dyskontów, proszę pana. No to świadczy, już wracając do początku naszej dyskusji, prawda? O tym, czym było te 25 lat wolności i jakiego rodzaju rozwój tutaj nastąpił. No mówiąc z jednym słowem, postkolonialny. Zresztą ten order to potwierdza, prawda? No po prostu dla pana, dla tego właśnie kolonizatora, który potrafi tutaj tych tubylców zorganizować i dać im za 1300 zł miesięcznie miejsca pracy, prawda? W dodatku jeszcze pozbawiając, bo jak wiadomo z obliczeń ekonomistów, jedno miejsce pracy w takim dyskoncie oznacza stratę 5 miejsc pracy w handlu prywatnym drobnym. To są różne... No ale dobrze, może 3, ale chodzi o coś... A jeszcze jedno, proszę mi pozwolić skończyć, bo to jeszcze jedno tutaj skojarzenie mam. To był przecież jeden z tych 565 tysięcy orderów, które przyznał Bronisław Komorowski w czasie swojej kadencji, prawda? No mamy tutaj, może ten jest wyjątkowy rzeczywiście, bo tamte nie były takie głośne, a jeszcze, to kolejne skojarzenie, przecież również odznaczanym przez Bronisława Komorowskiego był właśnie generał Ścibor-Rylski, prawda? On go awansował, odznaczał. No trochę się zostawmy, jedno zdanie komentarza jeszcze. Trochę się dziwię, że pan jeszcze o bitwie o Grunwaldzie przy okazji nie powiedział. To znaczy, to jest niedobry mechanizm, kiedy z rzeczy śmiesznej robi się wielką, bo później z rzeczy wielkich robi się rzeczy śmieszne. Mówiąc, że Biedronka jest podsumowaniem tego 25-lecia, to wie pan, jest śmieszne, to pan obraża Polaków, a przynajmniej połowę Polaków. Ja powiedziałem, że to jest symbol sposobu rozwoju gospodarczego, jaki przyjęła trzecia RP. Jeżeli pan chce użyć takiego uogólnienia, to obraża Polaków. Ja może pana, bo mnie to nie obraża, mnie to, to pokazuje rzeczywistość, proszę pana. No. To w takim razie to stworzyli ten musimy powoli kończyć, ale muszę was zapytać, bo kolejny dzień, kolejny sondaż. Sondaże pokazują tendencje, niekoniecznie wyniki, no ale gdyby wyniki odbyły się dzisiaj, to Prawo i Sprawiedliwość miałoby większość zapewniającą samodzielne rządzenie, 43% poparcia, jak głosi badanie dla Newsweeka przez pracownię Estymator. Platforma Obywatelska 29%. A 9, czyli pierwszy raz jednocyfrowy wynik otrzymuje Paweł Kukiz i to by było na tyle. No to, panie redaktorze, rozmawialiśmy chyba 2 tygodnie temu na ten temat. Ja mówiłem wtedy, że moim zdaniem Kukiz skończy w okolicach 5%, bo no... Przecież on kompletnie nie organizuje tego swojego ruchu. Przecież to, co się dzieje, to jest zero aktywności. Od czasu do czasu tylko rzuca jakiś komunikat na Facebooku i to często takim tyczący zupełnie jakichś szczegółów, jakiegoś wewnętrznego, drobnego konfliktu. No ja nie wiem, jak on to chce zrobić. No, wyznaczył jakichś ludzi, których nikt nie zna, którzy chyba nic nie robią, bo przynajmniej... zupełnie nie widać ich aktywności, no tak nie można wygrać wyborów, prawda, jeżeli się nie zorganizuje tych ludzi. No miał ogromne poparcie, 20% ludzi mu zawierzyło w tych wyborach prezydenckich i on teraz roztrwania to poparcie, to znaczy pokazuje, że tak naprawdę nie wiadomo, co nim kierowało. Sam powiedział, że programu nie chce mieć, bo jego programem jest brak programu, więc nie bardzo... Znaczy to potwierdza właśnie to, że pewnie nic z tego nie będzie. Polityka, jak każde inne zajęcie, wymaga pewnej wiedzy i know-how. Taką grupę Kukiz za sobą miał, kilka grup nawet w wyborach prezydenckich, z nimi się już skłócił, skonfliktował i z samorządowcami dolnośląskimi i z ruchem JOW-ów i nie wiadomo z kim tam jeszcze, szuka w tej chwili, czy sami mu przychodzą nowi ludzie, więc zdaje się, że w swojej takiej chęci destrukcji systemu, no zaczął od destrukcji własnego zaplecza, bez zaplecza nie da się, no, to jest nadal, nawet jak on jest bardzo charyzmatycznym liderem, to polityka zawsze jest grą zespołową. Jeżeli on nie ma zespołu, musi być spadek. To znaczy, że będziemy mieli nie pierwszą turę wyborów jesienią prezydenckich, tylko turę drugą. Syci i zadowoleni burżuła kontra ci, którzy chcą zmienić po prostu system partyjny. Ja bym o tyle nie przesądzał, że zanim będziemy mieć wybory parlamentarne, mamy referendum. To referendum, ja pomijam jego sens, no ale jest takie zdarzenie polityczne, które, wobec którego każda z partii, każda z sił politycznych będzie musiała jakoś się do niego odnieść i jakoś, chcąc nie chcąc, wziąć w nim udział. I ja bym pierwsze sondaże, które czytałbym tak na poważnie, to jednak te tak z tydzień po referendum, bo zakładam, że przy referendum mogą nastąpić jeszcze pewne przewartościowania, niekoniecznie związane z Kukizem, ale z tymi innymi siłami, które próbują uzyskać miejsce na scenie politycznej, czy to po lewej stronie, czy to w centrum. Czy moim zdaniem referendum niewiele zmieni, bo wszystkie siły polityczne wyraźnie je lekceważą. Znaczy nawet Kukiz nie wzywa jakoś specjalnie, nie ogłosił jakiegoś apelu, nie mobilizuje swoich zwolenników do pójścia na referendum, prawda? Nawet on. Natomiast zaczyna wyglądać na to, że po prostu bez JOW-ów stworzy się u nas system dwupartyjny, bo może być tak, że do tego parlamentu wejdą PiS, Platforma ale i być może niewiele. Ale to będzie system dwupartyjny z nadzieją, bo z JOW-ami to by było bez nadziei. No to inna dyskusja. Dziękuję panowie serdecznie za wizytę w studiu. Marcin Celiński, magazyn Liberté, Artur Dmochowski, wydawnictwo Słowa i Myśli. No, game changerem może być zdecydowanie Andrzej Duda, jeśli rozpisze kolejne referendum w tym samym terminie, zadając te 3 pytania, ale to już niedługo, w przyszłym tygodniu zaprzysiężenie. Będziemy je państwu pokazywać tego dnia w specjalnym programie, oczywiście na żywo, bez reklam i innych przerywników. Zostańcie państwo z nami, bo już za moment blogosfera i Krzysztof Kosa-Kosowski.